Najbardziej pechowi złodzieje? Nie mogli bardziej się podłożyć, ukradli paliwo, ale pomylili się przy dystrybutorze. Plan trzech złodziei paliwa był prosty i sprawdzony: zdobyć tablicę z innego pojazdu, zatankować auto i odjechać bez płacenia. Jednak na każdym kroku napotykali poważne trudności. Policjanci z komendy w Augustowie otrzymali zgłoszenie o kradzieży tablic rejestracyjnych ze Skody na jednym z parkingów leśnych w gminie Nowinka. Zgłaszający dodał, że widząc całą sytuację, pojechał ze znajomymi za podejrzanymi, którzy poruszali się Mercedesem. Po przejechaniu kilku kilometrów śledzony pojazd zatrzymał się i wysiadło z niego trzech mężczyzn, którzy zaczęli rzucać różnymi przedmiotami w samochód zgłaszających. Wybili w ten sposób dwie szyby, porysowali lakier, a na nadwoziu pojawiły się wgniecenia. Następnie napastnicy z powrotem wsiedli do Mercedesa i odjechali w nieznanym kierunku. Pokrzywdzony oszacował straty na 1500 zł. Policjanci rozpoczęli poszukiwania agresywnych mężczyzn i już po kilkunastu minutach otrzymali informację, że na terenie powiatu sejneńskiego osoby poruszające się Mercedesem na skradzionych tablicach dokonały kradzieży paliwa. Sytuacja była jednak o tyle nietypowa, że udało im się tylko tankowanie bez płacenia, ale ucieczka już nie. Jak się okazało, jeden z mężczyzn pomylił rodzaje paliwa, zamiast oleju napędowego zatankował benzynę. Mercedes co prawda dał się uruchomić i złodzieje ostro ruszyli, ale auto zgasło po przejechaniu zaledwie kilku metrów. Policja zatrzymała całą trójkę w wieku 31, 24 oraz 23 lat. Przy okazji, znajdując przy nich podejrzany pojemnik z białym proszkiem, trafił na badania do laboratorium. Podejrzani usłyszeli już zarzuty zniszczenia mienia, za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast za kradzież tablic rejestracyjnych i paliwa odpowiedzą na podstawie kodeksu wykroczeń.